Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dla wielu czas przygotowania przetworów się zakończył. Ale myślę, że jeszcze warto wykorzystać niektóre dary jesieni. Jednym z nich jest kalafior. Dzisiaj chciałabym wszystkich zachęcić do uzupełnienia zapasów w spiżarni właśnie o kiszony kalafior. Zapewniam, że to idealna przekąska do kanapek lub znakomity dodatek obiadowy. A zatem jak go przygotowuję? Składniki, których użyję, to liś laurowy, ostra papryczka, czosnek, liście chrzanu, koper, no i oczywiście główny składnik, kalafior. Czy możemy pominąć któryś z tych składników? Możemy. Możemy ukisić kalafior w samej solance. I też będzie smaczny, ale pamiętajmy, że każdy dodatek wzbogaca smak. A zatem do dzieła. Potrzebne będzie nam naczynie. Ja akurat mam słoik. Gdy mamy gliniany garnek, wykorzystajmy go. Kiszonki przygotowane w kamionce są wyborne. Na dno słoja upycham koper. Liście chrzanu. Wcześniej je zwijam, żeby łatwiej było je włożyć. Kolejny składnik kiszonki to czosnek. Ja daję wraz z łupinami. Teraz czerwona ostra papryczka. Ja wrzucam w całości, ale można przekroić. Te zostawię na kolejną warstwę, a teraz dorzucę kilka liści laurowych. Teraz pozostaje rozdzielić różyczki kalafiora. Odcinam liście, wykrawam głąba, ale nie wyrzucam. Wykorzystam do zrobienia zupy. Staram się niczego nie marnować. Słoiki przygotowane, teraz czas na solankę. Ja przygotowuję solankę z 3 litrów wody, więc wsypuję 3 łyżki soli. Używam soli kamiennej. Może na opakowaniu pisać również sól do przetworów. Nie używamy soli jodowanej, dlatego że kalafiory mogłyby nam się zepsuć. W zasadzie po wymieszaniu tej wody można by kalafiory zalać, ale ja wodę z solą przegotowuję i zalewam ciepłą solanką, nie wrzątkiem, ale jeszcze gdy ta woda paruje. Przyspiesza to proces kiszenia. Wodę jednak wlewajmy stopniowo, gdyż zimne słoiki i gorąca woda może spowodować, że słoik pęknie. Kiedyś mi się to zdarzyło. Po zalaniu słoiki lekko zakręcamy i odstawiamy. Słoiki ustawmy na talerzyku bądź ręczniku, gdyż będzie z nich kipiało. Kiszonka będzie w pełni gotowa po około 14 dniach.
Po tym czasie odstawmy ją do lodówki lub chłodnej piwnicy. Szczerze powiem, że ja nie wytrzymuję 14 dni. Zaczynam podbierać ukiszone różyczki kalafiora po kilku dniach. No nie mogę się powstrzymać. Przygotowanie kiszonego kalafiora jest bardzo proste i chyba nie muszę nikogo przekonywać o korzyściach zdrowotnych samodzielnie przyrządzonych kiszonek. Zachęcam do wygospodarowania odrobiny czasu na wykonanie tego pysznego dodatku. A może macie swoje przepisy, sposoby na kiszonego kalafiora albo inne kiszonki? Będę wdzięczna za podzielenie się swoimi doświadczeniami w komentarzu.